myślicie, co zrobię z tych młodych ziemniaków? Cześć, mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni razem z Mariuszem, który jest moim operatorem. Cześć Wam! Do czego wykorzystam te ziemniaki? Zostańcie, bo dziś zrobię prostą i szybką sałatkę. Obejrzyjcie przepis na sałatkę ziemniaczaną z sosem curry. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i bardzo się cieszę Pani Ewo, że spodobał się Pani mój przepis na babkę pomarańczową. Pozdrawiam Panią. Jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. Jesteśmy także na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pierwszym składnikiem będą młode ziemniaki, które gotujemy w mundurkach, a po wystudzeniu obieramy. Ziemniaki kroimy w takie większe kawałki. Drugim składnikiem będzie cebula i kroimy ją w kosteczkę. Kolejny składnik to szczypiorek i kroimy go drobniutko. Inną również pyszną sałatką ziemniaczaną będzie sałatka ziemniaczana z ogórkiem kiszonym. Kliknijcie kartę. A teraz bierzemy się za przygotowanie sosu i będzie nam potrzebna gęsta śmietana, majonez, curry, czosnek granulowany, sól i pieprz. Wszystko to razem łączymy i mieszamy dokładnie. Sos mamy już gotowy, wlewamy do ziemniaków i cebulki i całość dokładnie mieszamy. Ta sałatka jest sałatką wegetariańską. Jeśli preferujecie takie wegetariańskie sałatki, to zróbcie sałatkę z kaszą kuskus. Kliknijcie kartę. To dzisiaj na obiad? Nie, na kolację. Sałatka już zrobiona, wystarczy ją teraz porządnie schłodzić w lodówce i nadaje się już do jedzenia. Dziękuję Wam za czas, który spędziliście ze mną. Dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia
sałatki ziemniaczanej ze świeżym ogórkiem i sałatki z kaszą pęczak. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa! Pa!